działa tak, że przyniesie każdy temat błogosławieństwa, ale nawet teraz jeszcze siedząc zastanawiałem się, którą teczkę wyciągnąć. Ale myślę, że temat, który przedstawimy, przyniesie błogosławieństwa, chociaż na pewno jest znany nam wszystkim. A chciałbym ten temat zatytułować Skończony obraz na podstawie historii o Józefie. Skończony obraz na podstawie historii o Józefie, więc będziemy rozważać pierwszą Księgę Mojżeszową, 37 rozdział. I jak zauważymy, wiele cennych lekcji dla nas jako chrześcijan możemy z tej historii odnieść do siebie. Otóż, jak otwieramy ten 37 rozdział, to widzimy, że ta historia, którą wszyscy znamy, ponieważ wielu z nas opowiada tą historię swoim dzieciom, często ją czytamy, ona jest naprawdę wspaniała, piękna, jest, jeśli chodzi o literaturę, myślę, że jedną z bardziej interesujących i jest przedstawiana w taki sposób, że często się wzruszamy, kiedy czytamy tą historię o Józefie. I pierwszą część, jaką zamierzamy tu omówić, to możemy nazwać według literatury, że to jest tragedia. To, co się wydarzyło, co czytamy o Józefie, o jego braciach, to możemy to określić jako tragedia. Ponieważ wykazuje ona naturę ludzką, czyli nas, zarówno dobrą naturę ludzką, jak i złą. I w różnych typach, w różnych wydarzeniach zawiera cenne nauki, z których jedną z ważniejszych jest ta, która się często powtarza, o której mówi apostoł Jakub, 3 rozdział, werset 16. Jakub, 3 rozdział, werset 16, gdzie czytamy: bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki, i wszelaka zła sprawa. Czyli tam, gdzie jest zazdrość, jest wszelaka zła sprawa. Tak mówi apostoł Jakub. I widzimy, że rzeczywiście tak było w historii o Józefie. Zazdrość jest jednym z głównych korzeni zepsucia ludzkiego, samolubstwa. I z tego korzenia wyrastają niektóre z najbardziej szkodliwych wpływów i doświadczeń znanych człowiekowi, i apostoł Jakub mówi, że to jest wszelaka zła sprawa, czyli tej zazdrości, która była w tej historii, gdzie bracia zazdrościli Józefowi. Dlatego powinniśmy wszyscy, my jako chrześcijanie, mieć to na pamięci przy naszym zastanawianiu się nad tym tematem. I każdy z nas powinien zastanowić się nad tą nauką, i ja, i myślę, że wszyscy. Ponieważ jeżeli w naszym upadłym stanie zazdrość może wydać tak straszny owoc, to każdy prawdziwy naśladowca pański powinien mieć się na baczności, żeby wyrywać tę zazdrość z siebie. Czyli każdy powinien zrozumieć, że zezwolenie na wzrost nawet najmniejszej odrośli tego korzenia w naszym sercu, jeżeli coś zauważamy, że komukolwiek coś zazdrościmy, to powinniśmy natychmiast wyrwać to z naszego serca w naszym codziennym życiu, ponieważ może to doprowadzić do nieszczęścia dla nas, którzy jesteśmy chrześcijanami. Pewien pisarz tak powiedział: tylko taki człowiek może wierzyć, że jest wolny od zazdrości, który nigdy nie zbadał własnego serca. A więc powinniśmy badać swoje serce, żeby wiedzieć, czy jesteśmy wolni od tej zazdrości. Ten zły korzeń samolubstwa
My jesteśmy niedoskonali, nie ma sprawiedliwego ani jednego. On znajduje się w każdym niedoskonałym synu i córce Adama i albo rozwija się, ma sprzyjające ku temu warunki, albo jest martwy z powodu braku sposobności, albo że naprawdę z tą zazdrością walczymy i ją przezwyciężamy. Ale do każdego z nas często ten korzeń dochodzi i musimy z tym walczyć. I tylko serce, które pała najwyższą miłością do Boga i bliźniego i miłuje bliźniego jak samego siebie, to jest w stanie powiedzieć, że zazdrość nie ma sposobności rozwinąć się w nim. Natomiast jeżeli zmniejsza się nasza miłość do Boga i miłość do bliźniego, to wtedy zazdrość może rozwinąć się w naszym sercu. I tak jak zauważamy, że niekiedy komuś powodzi się, no to myślimy sobie, czemu mi się nie powodzi? Więc już należy od razu wyrwać ten korzeń zazdrości. Powinniśmy zawsze mieć takiego ducha, że jesteśmy wdzięczni Panu, radujemy się z radości brata, czy siostry, czy innego człowieka. Nasze rozważanie odnosi się do czasu, gdy Józef miał 17 lat. On był razem z Beniaminem ulubieńcem Jakuba. Czytamy w wierszu 2, 37 rozdziału. Te są pokolenia Jakubowe. Józef, gdy miał 17 lat, pasł z braćmi swoją trzodę. Czyli miał 17 lat. I jak wiemy, Jakub miał 12 synów, których miał z dwoma żonami i dwoma służebnicami. Józef był synem łagodnej Racheli, która była umiłowaną żoną Jakuba. I najwidoczniej odziedziczył on wiele łagodności swojej matki, jak też odwagi i wiary ojca, jak jego dalsza historia wykazuje. Natomiast jego starsi bracia, jak czytamy w tej historii, byli już inni. Byli bardziej szorstkiego charakteru, szorstkiego typu. Tak, iż Jakub mógł być usprawiedliwiony pod każdym względem, że dawał pierwszeństwo Józefowi, uznawaniu go za szczególnie umiłowanego syna. Jak czytamy, nie będę czytał całego rozdziału, ponieważ wszyscy go znamy, ale czytamy, że Jakub sprawił płaszcz Józefowi, bardzo odrębny, i to razem w połączeniu z tym, że Jakub wykazywał, że ma większą miłość do Józefa, szczególne względy mu wykazywał, było właśnie powodem tej zazdrości i gorzkości jego braci, którzy widzieli w tym, że kiedyś Józef według opinii ojca będzie rządcą pomiędzy braćmi i następcą po ojcu jako głowa domu, czyli pokolenia. Ja nie chcę tu się zatrzymywać nad krytykowaniem ojca Jakuba za okazywanie tak wielu względów jednemu synowi, ale stwierdzamy, że zachowanie Jakuba w postaci faworyzowania Józefa doprowadziło do zazdrości i tu jest, myślę, taka pierwsza lekcja, którą możemy wyciągnąć dla siebie, szczególnie do młodych rodziców, że powinni wszystko robić, żeby nie dawać powodów do zazdrości, ponieważ może doprowadzić to do tego, że właśnie będzie tak jak w przypadku dzieci Jakuba. Tym bardziej, że dzisiaj jest inaczej. Ojcowie nie mają dzieci od różnych żon, chociaż nieraz się zdarza, ale to rzadkości są. Więc nie ma tego, że ten syn jest od umiłowanej żony, ten jest od mniej umiłowanej. Więc na przykład Grzesiu i Asia muszą traktować swoje dzieci równo.
żeby Wiktoria nie poczuła się, że jest gorzej traktowana, lub odwrotnie, należy patrzeć na to, żeby być sprawiedliwym, ponieważ nie możemy dopuszczać do zazdrości. Możemy z łatwością zauważyć, że właśnie tak jest. Ja sam też tego doświadczałem, też mam trzech synów, dwóch mam już tam starszych, którzy już minęło im ponad 20 lat, ale ja pamiętam, jak się najmłodszy urodził, Kuba, który teraz ma lat, będzie miał 14, to oczywiście, że jemu więcej czasu żeśmy poświęcali z Beatką niż tym starszym. Pamiętam, jak Dawidek miał 8 lat i Kuba miał się urodzić, to dużo żeśmy rozmawiali, łóżeczko żeśmy już postawili, dużo żeśmy rozmawiali o tym, że się urodzi niedługo, to Dawid, pamiętam, wziął łuk i mówi, jak ten kurdupel się urodzi, to strzelę w niego. Taki był zazdrosny, że my za dużo żeśmy o nim rozmawiali, więc trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie urażać. Chociaż jak Kuba się urodził, to Dawidek był dla niego najlepszym braciszkiem, cały czas go chciał trzymać na rękach, więc widzimy, jak go zobaczył, to już całkiem inaczej było, ale na początku to nie było tak. Baliśmy się nawet, że nie będzie tak różowo. I widzimy, że Józef miał pewne przymioty, które usprawiedliwiały darzenie go względami i szczególną miłością. Czytamy, że Józef miał sny, które były prawdopodobnie natchnięte od Pana, były proroczymi, które tym bardziej rozgoryczały jego braci, dalej użyźniając korzeń zazdrości, który był w ich sercach. Jeden z tych snów przedstawiał pole pszeniczne, na którym było 12 snopów, z których jeden stanął prosto, a inne mu się kłaniały. Pamiętamy tę historię. I Józef, widocznie nie przypuszczając nic złego, był takim szczerym, otwartym, opowiedział sen swoim braciom, a oni, nie mając wiary w Pana, poddania się woli boskiej, byli tym bardziej rozgniewani na samą myśl, ażeby ich najmłodszy brat miał kiedykolwiek być ich zwierzchnikiem. I w wierszu 8 czytamy: i odpowiedzieli mu bracia jego: Izali, królować będziesz nad nami? Panować nam będziesz? Stąd, że go jeszcze mieli większej nienawiści dla snów jego i dla słów jego. Tu mamy powiedziane dla snów, czyli przez sny i przez słowa jego. Wyrażenie słów jego odnosiło się do tego, że Józef raportował ojcu, dawał raporty, często także o złym zachowaniu swoich braci. Otóż sprawiedliwość i prawość były widocznie wrodzoną częścią charakteru Józefa i jego raport nie był obmową, ale tym, co on uważał za właściwe, żeby ojciec mógł się dowiedzieć, w jaki sposób jego interes jest prowadzony. Czytamy w wierszu 2. Czytaliśmy już początek tego, że miał 17 lat i dalej czytamy: i odnosił Józef sławę ich złą do ojca ich. A dzisiaj w naszym języku byśmy powiedzieli kablował, no? Że mówił rodzicom, a ten i ten zrobił to i to. Więc nie jest to też mile widziane, że tak się dzieje, ale widzimy, że Józef ze względu na interesy swojego ojca, rodziny, mówił, jeżeli coś złego się działo. I dlatego wiersz 8 mówi, że mieli większą nienawiść dla snów jego i dla słów jego, czyli to, że właśnie ciągle raportował ojcu. Inny sen Józefa znów rozgniewał braci, a nawet był powodem już protestu ojca, gdyż wyglądało to tak, jakby ambicje Józefa były podstawą jego snów. Jednak Jakub zastanawiał się nad tymi rzeczami w swoim sercu i bez wątpienia dziwił się, na jak wielkiego człowieka jego ulubiony syn kiedyś wyrośnie. W tym śnie Józef widział słońce, księżyc
i gwiazdy, które oddawały cześć jednej gwieździe, co zostało wytłumaczone, że kiedyś cała rodzina uzna jego jako swojego zwierzchnika. Wiemy, że w typie to się nie spełniło w pełni, ponieważ Słońce, Księżyc jest tłumaczone, że ojciec, matka, a matka przecież już nie żyła, i bracia, ale w antytypie, nie chcę wchodzić w szczegóły tego, to wypełniło się całkowicie. I te sny niedorzeczne wydawały się i ojcu, i braciom, i nawet samemu Józefowi. Jak to? Kiedyś mój ojciec będzie się przede mną kłaniał? To wydawało mu się niemożliwe. My mamy zapiski natchnionych snów w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym jest wiele snów, które wiemy, że są natchnione i byłoby nierozumnym zaprzeczać im, mówiąc, że nie są godne żadnej uwagi. Pamiętamy inne cudowne sny, które Józef wytłumaczył. Także sny Jakuba, Daniela, Piotra, Pawła, więc one wszystkie miały miejsce i miały być brane pod uwagę. Z drugiej jednak strony dzisiaj już jest inaczej. Musimy się wystrzegać, żeby sny nie były uważane zbyt poważnie. Dlaczego? Ponieważ w dawnych czasach była potrzeba snów. Była taka właściwa potrzeba, która dzisiaj już nie istnieje, ponieważ my dzisiaj postępujemy wiarą już, a nie widzeniem. I Pan spodziewa się od nas, żebyśmy słuchali cichego głosu, który mówi chociażby w Izajaszu, 30 rozdział, wiersz 21. Izajasz, 30 rozdział, werset 21. I uszy Twoje usłyszą słowo z tyłu do Ciebie mówiącego, ta jest droga, chodźcie po niej, lub byście się w prawo albo w lewo wydali. Więc dzisiaj my mamy Słowo Boże, czego Józef nie miał, czego inni nie mieli, nawet apostołowie nie mieli, mieli tylko Stary Testament, nie mieli Nowego Testamentu. Dzisiaj jak mamy Słowo Boże, to już nie ma potrzeby snów. Mamy coś, co jest doskonałe, Stary i Nowy Testament, ale w tamtych czasach była potrzeba, że niekiedy Pan przemawiał podczas snów i wyjaśniał różne rzeczy. Nam droga jest wykazana w Słowie Bożym i my powinniśmy uprawiać uszy serc naszych, żebyśmy postępowali we właściwym kierunku. W harmonii z tym Pismo Święte tak powiada. Zauważmy, prorok Jeremiasz, 23 rozdział, wiersz 28. Prorok, który ma sen, niech powiada sen. Ale który ma słowo moje, niech mówi słowo moje w prawdzie. Czyli tu Pan wskazuje, że sen może być wypowiedziany, jeżeli nie mamy nic lepszego do powiedzenia, więcej dobitnego lub ważniejszego. A dzisiaj mamy. Mamy Słowo Boże. Mamy Biblię, gdzie możemy rozważać, jak mamy postępować, więc potrzeby snów dzisiaj już nie ma, ale w tamtych czasach jeszcze była. I boskie objawienie, natchnione świadectwo ma być postawione wysoko ponad sny, tak moje, jak i wszystkich innych. I natchnione świadectwo właśnie ma być tak traktowane, a jeżeli sen potwierdza jasne wypowiedzenie Słowa Bożego, to także może być on użyty i oceniony w taki sam sposób, w jakim używamy i oceniamy figury. Ja pamiętam, jak na jednym zeznaniu na konwencji brat Woźnicki mówił, że kiedyś miał sen i on się spełnił, więc nieraz można powiedzieć, ale to jest rzadkość, żeby opowiadać o tych snach. Wierność Józefa w raportowaniu faktów skłoniła Jakuba, że uczynił go jakoby już wtedy, gdy miał 17 lat, dozorcą i był posłany w tym celu do braci, do Sychem, który był oddalony o 3 dni drogi.
ażeby zanieść im nieco z przysmaków domowych i donieść Jakubowi o ogólnym stanie rzeczy, o powodzeniu trzody, stanie pastwiska. I widzimy, Jakub wysyła Józefa, 17-letniego, w podróż 3 dni do miejscowości Sychem. On ich nie znalazł, Sychem, i dalej udaje się do miejscowości Dotain, okazując na każdym kroku odwagę i poleganie na samym sobie. Spał pod gołym niebem nocami według dawnego zwyczaju, opierał się niebezpieczeństwom na drodze. Co nam to pokazuje? Że miłość Jakuba do swojego ulubionego syna nie była taka, by go zepsuć, że młodzieniec był uważany za takiego, któremu można było zaufać, że dobrze się sprawi i da sobie radę w podróży. I tu jest kolejna lekcja dla rodziców. Wielu rodziców w dzisiejszych czasach jest mniej roztropnych niż Jakub, ponieważ zaniedbują uprawiania odwagi, stanowczości w swoich ulubionych dzieciach, zasłaniając je przed trudnościami w taki sposób, że czasem wychodzi im to na szkodę. Wielu rodziców wyręcza we wszystkim swoje dzieci, żeby czasami się im krzywda nie stała. No, sam tego też doświadczyłem i wiem, jak to jest. Nie, weź, nie krój tego chleba, bo sobie paluszek obetniesz. Więc tak jest, a szczególnie mamy są takie, że nie dopuszczają do tego, żeby dzieci cokolwiek robiły. Ja pamiętam, mówię kiedyś właśnie jednemu ze swoich synów, tam przygotujcie sobie kolację. Z Beatką żeśmy gdzieś pojechali, już telefon dostaliśmy, że rzeczywiście ten paluszek sobie obciął i już ma bandażowany. No i Beatka na mnie, czemu pozwoliłeś, mogliśmy sami ukroić ten chleb i tak dalej, ale nie jest to nic złego, jeżeli wiele obowiązków dajemy swoim dzieciom, żeby czyniły, bo później nie będą przygotowane do życia. I my mamy często czarne myśli, że może stać się taka krzywda, niech lepiej sam nie idzie, ponieważ jest tam ruchliwa ulica, albo ktoś może zrobić krzywdę naszemu dziecku. Też tego doświadczyłem, że zawsze do przedszkola to normalne, że się odwoziło, czy tam zaprowadzało, natomiast już do szkoły to już dzieci mówiły, tata, nie idź, bo mówili, nie rób nam siary. Tak to określali. No to ja pamiętam, że chowałem się i z tyłu szedłem, czy dobrze przechodzi przez jezdnię. No taka była nadopiekuńczość często, że ktoś może zrobić krzywdę naszemu dziecku. A jeżeli już stanie się krzywda, to jest rozpacz. Dlaczego ja pozwoliłem, dlaczego nie przewidziałem, że taka rzecz mogła się wydarzyć? I tu też lekcja jest, że często wykazujemy, że mamy brak wiary, brak ufności w Bogu. Wiemy przecież, w naszym życiu nic nie dzieje się z przypadku. Ale często wiemy to tylko w teorii. A w praktyce co robimy? Nieraz narzekamy. Mamy zebrania świadectw i zawsze na zebraniu świadectw i też często sami w domu czytamy moje postanowienie poranne. A tam czytamy. Ufnie oddając się boskiej opiece i opatrzności kierującej wszystkimi moimi sprawami dla mego najwyższego dobra, starać się będę nie tylko o czystość serca, ale także odrzucać wszelki niepokój, wszelkie niezadowolenie, wszelkie zniechęcenie. Nie będę szemrać ani narzekać na to, co pańska opatrzność raczy dopuścić, ponieważ cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać jemu. Cokolwiek by się stało. A więc nawet jeżeli nie mamy na coś wpływu i coś się stanie, to wiara mocno może ufać jemu. Czy tak jest zawsze w naszym życiu? Czy
nie szemramy, nie narzekamy na to, co Pańska opatrzność raczy dopuścić. Myślę, że każdy sam analizuje to, czy tak rzeczywiście jest. Ja muszę się przyznać, że kiedy kilkanaście lat temu miałem taką sytuację, to rzeczywiście też szemrałem. Kiedy kilkanaście lat temu umarła taka droga mi siostra Lucynka Długowska z domu Kłać, to kiedy byłem na pogrzebie i patrzyłem na małe dzieci, bo Filipek miał, nie wiem, 5 lat czy 6, Malwinka, Marta, niewiele więcej, patrzyłem, jak rozpaczały nad trumną swojej mamy. To się przyznaję, wypowiedziałem wtedy do jednej osoby takie słowa: Boże, ja Ciebie nie rozumiem. Jak mogłeś do tego dopuścić? Czyli co? Cokolwiek by się stało, wiara mocno może ufać Jemu. Nie będę szemrać i narzekać, a ja szemrałem, narzekałem, ponieważ takie pytanie zadałem. Tak powiedziałem, że nie mogę zrozumieć, jak Bóg mógł dopuścić do tego. A dlaczego nie rozumiałem? Dlaczego nawet dzisiaj nie rozumiem? Dlaczego nie rozumiemy wiele rzeczy, które się dzieją? Już od tego czasu takich sytuacji nie miałem. Już potrafię sobie wytłumaczyć, kiedy przemyślałem te rzeczy. Nie szemrałem miesiąc temu, kiedy przeżywaliśmy tragedię. Ale w naszym życiu jest tak, że my patrzymy na obraz, który Bóg dopiero maluje. Tak właśnie jest. Dlatego zatytułowałem temat Skończony obraz. Jak patrzymy na obraz, który tworzy malarz, to nic ciekawego w nim nie widzimy. Nie wiem, czy ktoś z Batesta maluje obrazy, ale kto to czyni, to nigdy nie wpuszcza do swojej pracowni ludzi, dopóki nie skończy tego obrazu. Kiedy taki obraz jest malowany, to są jakieś kreski, nic ciekawego. I artyści właśnie z tego względu nie pokazują prac, które nie są skończone. A tu wyciągnąłem sobie taki obraz nieskończony. Czy widzimy w tym coś ciekawego? No ja nie. Nie wiem, czy nawet dobrze to ułożyłem, tak? Nic ciekawego tutaj nie widzimy. To jest obraz dopiero tworzony, malowany. Natomiast tu jest skończony obraz, ten sam. Tu już widzimy różnicę, tak? To jest szkic, który malarz malował, a tu już jest skończony. To jest ten sam obraz. I my dzisiaj żyjemy na tym etapie. Bóg maluje obraz w naszym życiu i my nie rozumiemy tego, co się stanie w przyszłości. Ten obraz dopiero zrozumiemy w Królestwie Bożym, w tysiącleciu, kiedy wszystko się spełni. Dlatego powinniśmy patrzeć na wszystko, próbować patrzeć na wszystko w skończonym obrazie. Wiemy, że już niedługo nastanie wzbudzenie z grobu. Wierzymy w to głęboko. I kiedy ta siostra, która umarła w tak młodym wieku, stanie z grobu i być może Bóg do niej tak powie: Lucynko, daję Ci na początek 1 000 000 restytucjonistek, matek, które umarły mając małe dzieci, i Ty ich przyprowadzisz do prawdy, Ty im będziesz głosić, Ty wykonasz pracę doprowadzenia ich do doskonałości. To gdy takie coś usłyszymy, to wtedy dopiero zrozumiemy,
Dlaczego Bóg na takie doświadczenia zezwolił? Dlaczego zezwolił w jej życiu? On patrzy już w skończonym obrazie. On wie, co będzie się działo w 2100 roku, w 2200 i tak dalej. My tego nie wiemy. Ale Bóg wie i dlatego zezwala na takie i takie doświadczenia. Dopiero wtedy będziemy widzieć skończony obraz. Ponieważ wiele jest takich osób, które umierały, pozostawiając małe dzieci. I teraz, jeżeli Bóg by posłał mnie do nich, to co ja im powiem? One by mi powiedziały, o, gdybyś przeżył to samo, co my, to byś inaczej mówił. Ale jak poślę do nich taką osobę, która przeżyła to samo, to ona o wiele łatwiej do nich dotrze. I Bóg już wie, co planuje, co będzie się działo i dlatego na te cierpienia zezwala dzisiaj. Jak będą wstawać z grobu osoby zamordowane, chociażby tutaj w tym obozie, który był w Oświęcimiu, to kogo Bóg do nich pośle? Mnie? No co ja bym im powiedział? A jak wyślę do nich jakichś braci, którzy to samo przeżyli, chociażby brata Stachowiaka, który przeżył te same doświadczenia, który był w tym samym obozie i przeszedł te same doświadczenia, to jego wyniki pracy będą o wiele lepsze, ponieważ on do nich lepiej dotrze i dlatego Bóg zezwolił, żeby on takie doświadczenia przeżył. Być może właśnie dlatego, że będzie chciał, żeby on pracował nad tymi swoimi współwięźniami w restytucji. Ja tu wymyślam, to tak nie musi być, ale my musimy próbować patrzeć w skończonym obrazie, że Bóg wie lepiej, dlaczego takie doświadczenia nam daje, ponieważ ma jakiś w tym cel. My nie wiemy, jaki to jest cel, ale być może właśnie będzie tak, jak mówię. Wielu z nas pracuje we więzieniach. Ja też jeżdżę akurat do zakładu karnego w Rawiczu. Ale kto najlepiej dociera do nich? Ja kiedyś pojechałem z Wojtkiem Opałkowskim, jak ja widziałem, jak on przedstawia im pewne rzeczy, to stwierdziłem, że ja tego nie potrafię. A dlaczego? Bo on to samo przeżył, co oni kiedyś. Więc on lepiej dociera do nich niż ja, który tego nie doświadczyłem. No nie chciałem tego doświadczyć, ale on poprzez doświadczenia, które sam przeżył, łatwiej do nich dociera w tym życiu. Lepszy ma kontakt niż ci, którzy tego nie doświadczyli. Właśnie dlatego o tym mówię, że w przyszłości przechodzimy takie i takie doświadczenia dzisiaj i to ma swój cel. To nie jest bez celu, ponieważ Bóg wie, co będzie chciał z nami zrobić za 50-300 lat. Podobnie było z Jakubem. Kiedy dostał informację, że stracił Józefa, to przeżywał bardzo. A kiedy dowiedział się po latach, że Józef żyje i dlaczego musiał przeżyć to wszystko, zrozumiał, że tak miało być. On miał to szczęście, w przeciwieństwie do nas, że jeszcze za życia zrozumiał ten skończony obraz. Jakub zrozumiał jeszcze za swojego życia ten obraz. Już miał go wypełniony w przypadku Józefa. Natomiast my jesteśmy ciągle na tym etapie. Wielu rzeczy nie rozumiemy. Niekiedy są jakieś sytuacje, że zrozumiemy, dlaczego tak i tak się stało. Natomiast Jakub miał to szczęście, że jeszcze za swojego życia zrozumiał. Bracia Józefa, będąc pasterzami, byli przyzwyczajeni zwracać pilną uwagę, czy w okolicy dzikie zwierzęta nie szkodzą trzodzie, a więc byli bardzo spostrzegawczy. I już z pewnej odległości zauważyli swego brata, który do nich szedł. Co się stało? Natychmiast korzeń zazdrości, korzeń gorzkości zaczął w nich kiełkować, i w kilku momentach wyrósł w ich sercach duch morderstwa. Postanowili zabić swojego brata. 9 braci z liczby 10
natychmiast zgodziło się. Zabijemy naszego brata. Tylko jeden się sprzeciwił i to jeszcze nie tak otwarcie, ale skrycie, był nim Ruben. On dobrze znał gorzkość swoich braci i nie chciał się im opierać, radząc, żeby zamiast zabić Józefa, puścili go do suchej studni w onej okolicy, zamyślając w sercu, że później powróci i wydostanie go stamtąd. W tych braciach widzimy ilustrację cielesnego człowieka, który chwilowo walczy za sprawiedliwością, a więc w imieniu sprawiedliwości walczy, a później gwałci każdą zasadę sprawiedliwości. Taki jest często cielesny człowiek. To byli ci sami mężczyźni, którzy teraz gwałcą całkowicie miłość braterską, no bo jak to nazwać, jak chcą zabić swojego brata? No, miłość braterska całkowicie zostaje zniszczona w nich. Planują morderstwo swojego brata, a niedawno temu zemścili się nad całą wioską, ażeby zadośćuczynić zniesławienia ich siostry, sądząc, że postąpili sprawiedliwie przeciwko grzechowi. Czytamy o tym pierwsza Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, tam jest opis tego, jak pozabijali wielu ludzi, żeby w imię niby sprawiedliwości ich siostra została zniesławiona i oni się zemścili. Wpływ Ducha Świętego jest potrzebnym, ażeby naprawić te krańcowości upadłego ciała. A więc Pismo Święte wykazuje nam, że trzeba mieć to ducha, zdrowego zmysłu, tak jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 7. Prawdą jest, że pycha w człowieku cielesnym jest ważnym czynnikiem i często prowadzi do morderstw, do linczów pod niby pokrywką obrony sprawiedliwości, a w rzeczywistości często jest dogodzenie samolubstwu. Ja pamiętam, jak jeden brat z Poznania mi opowiadał, że w 1956 roku, jak była manifestacja w Poznaniu, szli i wystarczyło, że ktoś krzyknął: to jest ubek. I mówi, że widział, jak tego człowieka rozszarpali ludzie. A więc nie sprawdzili nawet, nie wiadomo, czy to był rzeczywiście, że on był rzeczywiście tym ubekiem, ale tłumy właśnie mają to do siebie, że potrafią zlinczować niby według zasad sprawiedliwości, ale to jest dogodzenie swojemu samolubstwu. No ja też się przyznaję, jako młody chłopak rzucałem kamieniami w zomowców w Gdańsku, jak jeszcze prawdy nie znałem. I też walczyłem dla dobra niby sprawiedliwości, bo nas nie chcieli pod pomnik dopuścić w stanie wojennym. No to nie. Jak teraz to oceniam, no to na pewno nie miałem tam miłości braterskiej do tych osób, które stały z tymi kaskami i później nas pogonili, ale taki jest właśnie często człowiek, że jest upadły i pycha, jeden z korzeni samolubstwa właśnie jest, że chcemy niby w imieniu sprawiedliwości coś uczynić. Czytamy, że prośba Rubena była skuteczna. Józef jest wpuszczony do studni, a co robią bracia jego? Usiedli i jedli chleb i przysmaki, które im przyniósł, jakie im Józef przyniósł, podczas gdy krzyki, błagania, prośby Józefa dochodziły do ich uszu. Czy sobie to możemy wyobrazić, jakimi oni byli kamiennego serca, niemiłosierni, niesprawiedliwi? Serce cielesne właśnie jest niesprawiedliwe, niemiłosierne. Miłosierdzie jest nieraz często okazywane ze wstydu, obawy, zwyczaju pomiędzy ludźmi światowymi, ale miłosierdzie jest składnikiem miłości. Gdyby oni to mieli, to na pewno nie mogliby spożywać tych pokarmów, kiedy ich brat krzyczy, błaga o wypuszczenie go z tego. Nasz tekst nie wspomina o krzykach, o błaganiach, o prośbach uwięzionego Józefa, ale inny wiersz to czyni.
Ponieważ kiedy później ci sami bracia byli zmuszeni z powodu głodu w ziemi chananejskiej udać się do Egiptu po zboże, Józef, pamiętamy, był w tym czasie rządcą Egiptu. Po przybyciu braci udał, że ich uważa za szpiegów, poznał ich, zatrzymując ich przez 3 dni w więzieniu. I w tym czasie, co się dzieje, ich umysły przebudziły się mniej więcej, uznając, że popełnili zło w dawnych latach. I czytamy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 42 rozdział, wiersz 21. Pierwsza Mojżeszowa, 42-21. I mówili jeden do drugiego: zaprawdeśmy zgrzeszyli przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy się nam modlił, nie wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszedł na nas ten kłopot. A więc dopiero po latach mają wyrzuty sumienia. A Ruben im tak odpowiedział: Izalim nie mówił tymi słowy, nie grzeszcie przeciw pacholęciu, a nie słuchaliście. Teraz krwi jego z rąk naszych szukają. Więc widocznie Ruben opuścił okolice po uwięzieniu Józefa w studni, zamierzając później wydobyć go, ale po swoim powrocie znalazł, że sprzedali go Izmaelitom, którzy zabrali go jako niewolnika do Egiptu. Kiedy czytamy 39 rozdział, to widzimy o opowieści i doświadczeniach, trudnościach Józefa. Jest to bardzo także wzruszająca historia. I dopatrujemy się we wszystkich tych przejściach, że błogosławieństwo Pańskie było z nim. A on, pozostając wiernym, wszystko jemu wyszło na korzyść, nie czyniąc żadnej szkody. Kupcy izraelscy, którym Józef został sprzedany przez braci za 20 srebrników, zabrali go do Egiptu, gdzie według zwyczaju był wystawiony na sprzedaż na rynku. Przepraszam, nie kupcy izraelscy, kupcy izmaelscy. Możemy sobie wyobrazić trwogę młodzieńca. Był wydobyty ze studni, do której go bracia wpuścili, aby umarł, i on wnet zrozumiał, że wydobywając go z tej studni, nie czynili tego z powodu pokuty w sercu, ale tylko zmienili sposób swojej morderczej zazdrości. Przejeżdżając niedaleko od domu ojca, możemy sobie łatwo wyobrazić niż opisać przygnębienie 17-letniego młodzieńca. Na pewno bardzo to przeżywał. Po przybyciu do stolicy egipskiej, to było centrum cywilizacji w tamtym czasie, on nie był nigdy w takich warunkach. Przypatrywał się dziwnym rzeczom, zupełnie nowym dla niego jako syna pasterza. Serce jego musiało być pełne niepewności. Co się stanie? Kto mnie kupi? Jaka będzie moja przyszłość? Jaki mój los? I było wiele powodów tych doświadczeń, które przeżył, ażeby utracić wiarę w Boga. Dlaczego? Przecież mam taką silną wiarę w Boga, a Bóg na takie rzeczy zezwala. Dziwiło go jednak. Dlaczego ulitowali się nad nim niemiłosierni bracia? Dlaczego miał zostać niewolnikiem odłączonym od domu ojca? Zadawał sobie pewnie takie pytania. Ale wiara go nie opuściła. W opatrzności pańskiej kupił go bogaty dworzanin egipski imieniem Potyfar i jako sługa był on wierny swoim obowiązkom, tak małym jak i wielkim, i wzrastał w zaufaniu i poważaniu u swojego pana. I 5 lat później, ponieważ gdy miał 22 lata, był on już postawiony nad całym majątkiem, czyli był już bardzo wysoko postawiony w tym dworze.
Minęło kolejne 5 lat, a więc kiedy miał lat 27, czyli 10 lat po przybyciu do Egiptu, był pięknym młodzieńcem. Bezwiednie z jego strony zakochała się w nim żona jego pana. Lecz gdy ta jej miłość objawiła się, on natychmiast się jej oparł. Oparł się pokusom ze wzniosłych powodów. Wierności Bogu i wierności swojemu panu. Możemy sobie tylko wyobrazić, przypuszczać, że te pokusy, które ta kobieta czyniła, dzień po dniu, ona była na pewno znawczynią sztuki miłosnej, przychodziłaby zastawić sidła na niego, wszelaką przynętą, więc była na pewno bardzo przebiegła i namiętność, ponieważ zakochała się w nim, no różne rzeczy mogła czynić. Możemy sobie nawet wyobrazić, że Józef mógł mieć takie myśli, chociaż Biblia oczywiście o tym nie mówi, że gdy on jako niewolnik wzbudził miłość ku sobie niewiasty tak wysokiej rangi, to za jej wpływem mógłby odzyskać utraconą wolność i dzięki niej zrobić jakąś wybitną karierę i zrealizować być może swoje sny w taki sposób. Być może takie myśli do niego przychodziły, ale wiemy, że tak się nie stało. Zachowanie się żony Potyfara dobrze przedstawia, jak miłość może zmienić się w gorzką nienawiść. Ona postanowiła w swoim sercu, by nakłonić go do złego. Uchwyciła się jego płaszcza, lecz on wymknął się, pozostawiając swój płaszcz w jej rękach, co było powodem jej wielkiego gniewu i wielkiej urazy. No bo stało się nie tak, jak sobie myślała, jak pragnęła. Zatrzymała więc ten płaszcz, powiedziała mężowi, że jego ulubiony sługa usiłował skusić ją do złego, ale z powodu jego oporu, jego krzyku, on uciekł, jej oporu i krzyku, on uciekł, pozostawiając swój płaszcz za sobą. Taką historię opowiedziała swojemu mężowi. I znowu, jak dziwny obrót jest w życiu Józefa. Znowu mógł zadawać sobie pytania. Dlaczego Pan dozwolił, żeby on był tak haniebnie oczerniony, nie tylko w oczach swego Pana, ale także pomiędzy tymi, których zapoznał podczas tych 10 lat swojego pobytu w Egipcie? Dlaczego Pan dozwolił, żeby jego cnota była tak źle przedstawiona? Takie pytania sobie pewnie zadawał. I to zdawało się tajemniczą opatrznością Józefowi, ale w świetle następnych wydarzeń możemy zrozumieć, że pańska opatrzność cały czas nad nim była, nie opuszczała go i to doświadczenie wyrobiło w nim skłonność jeszcze bardziej do sprawiedliwości, cierpliwości, wierności i to doświadczenie było po to, żeby przygotować go do większej służby, do wywyższenia. To wszystko było potrzebne. I lekcja dla nas jest wyraźna i dobitna. Nie było to z powodu niewierności Józefa, ale Pan dopuścił te doświadczenia na niego tak samo, jak Pan dopuszcza doświadczenia i trudności na nas, chociaż nie jesteśmy winni żadnej niewierności. Nieraz ktoś nas obmawia, my jesteśmy niewinni i Pan dopuszcza na takie rzeczy, ale nie mamy się tym martwić. Jeżeli Pan dopuszcza w swojej opatrzności, to tak jak Józef powinniśmy wytrwale w tym żyć. Więc nie uczymy się albo rozumiemy, że z dnia na dzień mamy ufać Panu, chociaż nie możemy wyśledzić Jego opatrzności i nie możemy się dopatrzyć końca naszej drogi, to jednak mamy ufać Panu. W każdej sytuacji, tak jak Józef ufał. Jeżeli byśmy mogli zrozumieć koniec, to cośmy mówili wcześniej przed zebraniem, że jeżeli moglibyśmy zrozumieć, jaki będzie koniec, kiedy to się stanie, czy wiara byłaby nam potrzebna,
Czy nie brak poznania przyszłości właśnie stanowi cnotę wiary w czasie obecnym? My nie wiemy, tak śpiewamy w pieśni 110, ja nie wiem, co mnie czeka. Pan przyszłość oczom skrył. Tak jest właśnie. My nie wiemy, co będzie jutro, co będzie za tydzień, co będzie za rok, ale mamy silną wiarę w Pańską opatrzność. Pewien kaznodzieja angielski, Carol Sturgeon, pewnego razu tak powiedział. Zacytuję. W potykaniu się z pewnymi grzechami nie ma innego sposobu zwycięstwa, jak przez ucieczkę. Kiedy są jakieś potykamy się z jakimiś grzechami, tak jak w przypadku Józefa, nie ma innego sposobu, jak uciec. I czytamy dalej w jego wypowiedzi. Starodawni naturaliści wiele pisali o bazyliszkach, których oczy oczarowywały swe ofiary do tego stopnia, że czyniły ich łatwymi ofiarami. Tak samo moralny wzrok bezbożności stawia nas w wielkim niebezpieczeństwie. Więc po prostu trzeba uciec. I w zgodzie z tym apostoł pisał do Tymoteusza. 2 Tymoteusz, 2 rozdział, wiersz 22. 2 Tymoteusz 2,22. Chroń się pożądliwości młodzieńczych. Jak ważnym jest, teraz nawiążę do ślubu Panu, a więc cytowałem postanowienia porannego, pewne myśli, jaka jest ślub Panu, który odczytujemy także chociażby z okazji zebrań świadectw. Teraz jest ciągła walka między ciałem a duchem. O tym mówi apostoł Paweł. I niekiedy, być może, nasze ciało chciałoby być w jakimś zamkniętym pokoju, z jakąś piękną aktorką, czy w przypadku sióstr z pięknym aktorem. Ale pamiętamy, że ciało ciągle walczy przeciwko duchowi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 5 mówi tak. Albowiem którzy są według ciała, o tym myślą, co jest cielesnego, ale którzy są według ducha, myślą o tym, co jest duchowego. 6. Gdyż zmysł ciała jest śmierć, ale zmysł ducha jest żywot i pokój. I 13 jeszcze werset. Albowiem jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Czyli widzimy, że ciało ciągle walczy przeciwko duchowi i my musimy umartwiać to ciało. I dla ciała przyjemna chwila zawsze skończy się tragicznie dla ducha. Dlatego powinniśmy uciekać od wszelkich pokus i nie dopuszczać do tego. Przeczytam to zdanie, które jest w ślubie Panu. Ślubuję dalej, że oprócz wyjątków podanych niżej, w każdym czasie, w każdym miejscu w życiu osobistym, będę zachowywać się względem osób płci przeciwnej zupełnie tak, jakbym to czynił w miejscu publicznym w obecności zgromadzenia ludu pańskiego i, o ile to będzie rozsądnie możliwe, unikać będę przebywania w tym samym pokoju z osobą przeciwnej płci, chyba że drzwi tego pokoju będą szeroko otwarte. I te pokusy mogą być i należy po prostu uciekać, nie dyskutować. Widzimy, jak postąpił Józef. On nie dyskutował, widział jej namiętność. Jak na niego patrzy, nie dyskutował, że to jest niedobre, uciekł. I to jest także właśnie z tym ślubem dla nas lekcja. Niekiedy jest tak, że w naszym życiu są różne rzeczy. Ja kiedyś pracowałem w takiej firmie, gdzie byłem wysoko postawiony, bo byłem tam dyrektorem tam handlowym na całą Polskę. I kiedyś prezes, też niezbyt moralny człowiek, Duńczyk, mówi do mnie: słuchaj, weź moją sekretarkę i jedź w podróż na 2-3 dni w Polskę, tam i tam pozałatwiajcie sprawy. Się później dowiedziałem, on chyba chciał wypróbować, jak ja jestem, bo niedługo pracowałem w tej firmie, bo przeszedłem z innej do tej. No i
pamiętam, zatrzymaliśmy się w jakimś hotelu, tam zjedliśmy kolację, no i omówiliśmy wszystkie sprawy, które jutro mamy załatwić. Ona tam miała wszystko pisać i tak dalej, i tak dalej. I kiedy już jedziemy windą do pokoju, to ona mówi: panie dyrektorze, a może jeszcze na chwilę do pana wejdę, bo jeszcze pewne rzeczy pozałatwiamy. Ja mówię: przecież wszystko już żeśmy załatwili. Nie trzeba już uzgadniać żadnych rzeczy. Ona to była taka zdziwiona. Później się dowiedziałem, że właśnie jej metody wobec wszystkich innych były podobne. I później miała różne haki na różne osoby. Była zaskoczona, że ktoś jej odmawia, żeby przyszła do jego pokoju. Ale właśnie, nie powinniśmy dopuszczać. Powinniśmy uciekać od takich rzeczy. Co ona chciała, no to przecież już przystojny nie jestem. Wiadomo, że chciała jakieś mieć względy później pracy, żeby mieć właśnie jakieś haki, tak jak to dzisiaj często w świecie się dzieje. Dlatego uciekajmy od takich rzeczy. Nie dopuszczajmy w ogóle do tego, ponieważ później całe życie będziemy żałować, jeżeli dopuścimy, że ciało zwycięży z duchem. I przykład Józefa w tej sprawie jest wspaniałą nauką dla nas co do wierności zasadom sprawiedliwości, nawet do stopnia narażenia się na utratę wielkich nadziei i ziemskich widoków. Jeżeli my naśladujemy w ten sposób, że chronimy się od pokus, możemy także naśladować jeszcze inną lekcję łączności z pierwszą, a to jest, że chociaż Potyfar bardzo się zagniewał na Józefa, to dowody wykazują, że Józef zadowolił się tylko zaprzeczeniem oskarżenia. On tylko zaprzeczył, że tak nie było. Nie próbował poniżyć żony Potyfara przez opowiedzenie, jakie były rzeczywiście fakty, więc był to na pewno wzniosły przykład, jaki on miał wspaniały charakter, ażeby zaniechać źle mówić o drugich, chociaż nawet to była prawda. Otóż szlachetne serce Józefa prawdopodobnie rozumowało, że chociażby według sprawiedliwości wyjawił złość tej niewiasty, taki sposób postępowania nie tylko by zaszkodził żonie swojego pana, ale także zadałby cios przywiązania Potyfara do żony, a w ten sposób zniszczyłby zaufanie swego pana i rozbiłby być może jego dom. I chęć, ażeby ponieść szkodę pod takimi warunkami, jest wspaniałą ilustracją wysokiej i szlachetnej prawości charakteru, jaki miał Józef. Ponieważ wydaje się nieprawdopodobne, że w tamtych czasach, kiedy nie miał Słowa Bożego, miał już tak wspaniały charakter. Taki mąż jak Józef był godny, by zająć tron. Ale ten czas jeszcze nie przyszedł. Bóg miał jeszcze inne doświadczenia dla niego, zanim byłby gotów na zamierzone wywyższenie. I tak samo jest z nami. Bóg da nam nagrodę w tysiącletnim królestwie, ale najpierw musimy być przygotowani do tego, żeby otrzymać tą nagrodę, a więc doświadczenia, policzki, próby cierpliwego wytrwania są potrzebnymi do rozwinięcia naszego charakteru, jakiego Bóg szuka. Dlatego wszystkie doświadczenia są nam potrzebne i nie mamy tym się martwić, nie mamy szemrać i narzekać. Weźmy na przykład kawałek, kostkę cukru. Jest to węgiel chemicznie czysty i także diament jest węglem chemicznie czystym. Ale jaka jest między nimi różnica? Różnica głównie jest ta, że diament jest krystalizowany do krańcowego stopnia twardości i stałości i taka też jest różnica między charakterami chrześcijan. Był czas, kiedy byliśmy niemowlętami w Chrystusie, a więc byliśmy przypodobani do tego cukru.
ale przez cierpliwe wytrwanie, wierność, Pańskie instrukcje, ćwiczenia, opatrzności, my stajemy się mocnymi w Panu i Jego sile. I te niemowlę w Chrystusie odpowiada właśnie tej kostce cukru, natomiast dorosły chrześcijanin rozwinięty w piecu utrapień odpowiada diamentowi. Gdy weźmiemy diament i kostkę cukru i na przykład weźmiemy gorącą wodę, polejemy, to diamentowi się nic nie stanie, cukier się roztopi. I właśnie tak jest, że Pan tak działa, że jeżeli ktoś jest tym niemowlęciem w Chrystusie, to nie dopuści, żeby był kuszony nad swoją możność. Tak jak mówi list do Żydów, 10 rozdział, werset. Pokuszenie się was nie jęło, tylko ludzkie, ale wierny jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą. Nie pamiętam, który to jest werset, ale on właśnie mówi, że nigdy Pan nie da doświadczeń, które mogłyby nas przezwyciężyć. A więc niemowlakowi w Chrystusie daje słabe doświadczenia, później jeżeli stajemy się silniejsi, większe. I jeżeli ciężkie doświadczenia przechodzimy, to powinniśmy się z tego radować, ponieważ Bóg wysoko nas ceni i daje nam takie doświadczenia, które nie są w stanie nas zwyciężyć. Jeżeli upadamy, to jest to nasza wina. Bóg nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni nad możność naszą. Tak właśnie mówi Słowo Boże. A więc w owym czasie takiemu urzędnikowi jak Potyfar, zajmującemu takie wysokie stanowisko, było dozwolone, żeby zabił swojego niewolnika. Ale on, widzimy, tego nie uczynił. Takie oskarżenie, a jednak tego nie czyni. Ale uwięził Józefa. To wskazuje, że Potyfar mógł być nieprzekonany o zdradzie człowieka, który tak wiernie mu służył przez 10 lat. Więzienia w dawnych czasach różniły się wielce od więzień dzisiejszych. W krajach cywilizowanych, a więc także w Polsce, jak jeżdżę, to patrzę, tu siłownie mają, tu jakiś stół ping-pongowy, tam się z nimi spotykam, więc mają warunki, wydaje się, bardzo dobre w porównaniu do tego, jak to było kiedyś w więzieniach. Pewien człowiek obeznany z dzisiejszymi więzieniami wschodnimi, tak pisze. Ale więzienia właśnie na wschodzie. Odwiedziliśmy wiele więzień na wschodzie. Widzieliśmy tam nieopisany brud, brak powietrza, nadmiar robactwa, straszne okowy, w których nogi więźniów są zamykane. I dalej pisze tak. Możemy z racją użalić się nad cnotliwym Józefem, który według tradycji był we więzieniu, gdzie obecnie jest miasto Kair, w którym są ciemne, wstrętne, zaraźliwe korytarze, gdzie więźniowie są przymocowani łańcuchami do ściany. Więc opisuje, że dzisiaj nawet są takie więzienia, a to dopiero kilka tysięcy lat temu. Józefa doświadczenia w więzieniu są wspomniane w psalmie 105, wiersz 17 i 18. Psalm 105, werset 17 i 18. Posłał przed nimi męża, który był za niewolnika sprzedany, to jest Józefa, którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego. Takie doświadczenia przechodził Józef. Jaki był skutek tego nowego doświadczenia na Józefie? Czy był on zniechęcony? Doprowadzony do zwątpienia lub gorzkiego ducha. Czy mówił, jeżeli taka jest zapłata cnoty, ponieważ ja okazałem się cnotliwy, nie chciałem popełnić grzechu i taką karę mam, to już nie będę postępował dobrze? Czy tak Józef powiedział? Czy uskarżał się na opatrzność pańską w dozwolenie tego doświadczenia, czy też był cierpliwie poddanym i wiernym? Otóż Józef jest pięknym przykładem we wszystkich swoich przejściach życiowych, będąc przykładem dla każdego z nas, dla każdego chrześcijanina. I znów wykazujemy, jeżeli on mógł zostać
tak wiernym, mając tak mało świadomości co do dozwolenia złego przez Pana, czy nie mógłby się Pan słusznie spodziewać od nas, którzy jesteśmy ubłogosławieni o wiele większą świadomością i instrukcjami w dodatku do wspaniałego przykładu, jakie mamy, chociażby Józefa i wielu innych danych nam w Piśmie Świętym, to w naszych doświadczeniach, jakimiż my mamy być w świętych obcowaniach i pobożnościach wierze w Boga. Przecież to nie ma porównania. On nie miał Słowa Bożego, my mamy. On nie miał przykładów podanych, jak postępowali, my mamy. A więc chociażby przez sam wstyd powinniśmy próbować dorównać Józefowi, my, którzy mamy wytłumaczenie przyczyny naszych trudności. On nie miał wytłumaczonych przyczyn jego trudności. My mamy wytłumaczone, dlaczego mamy przechodzić doświadczenia, on tego nie miał. My mamy wytłumaczone, jak one nas przygotowują do Królestwa i jego chwalebnego dzieła. Czy nie możemy z łatwością zrozumieć, jak doświadczenia i trudności Józefa rozwinęły w nim charakter, jak on przezwyciężał zło raz po razie, wzmacniając swój charakter i krystalizując go. A więc nie dziwimy się, że Józef będzie jednym z tych ze starożytnych godnych. O nim opisuje apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale. Już w niedalekiej przyszłości zostanie książętem po wszystkiej ziemi dla panowania i błogosławienia i podniesienia całego rodzaju ludzkiego. Widzimy, że mamy powiedziane psalm 45, wiersz 17. Zamiast ojców Twych będziesz mieć synów Twych. Chodzi tu o naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedyś miał ich za ojców według genealogii, ponieważ oni byli jego ojcami. Byli jego pradziadkami Jezusa. Ale zamiast ojców Twych będziesz mieć synów Twych, ponieważ ich odkupił Jezus. I co z nimi zrobi? Postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. A więc Józef będzie jednym z tych książąt po wszystkiej ziemi. Więc widzimy, że on rzeczywiście będzie tym, który będzie tym starożytnym godnym i będzie rządził tutaj na ziemi. Będziemy mogli jeszcze wysłuchać jego historii. I niezawodnie Pan nie tylko wie, jak wybrać najwspanialsze charaktery do swojej służby, ale także wie, jak rozwinąć te charaktery, ćwiczyć je i czynić mocnymi dla jego służby i błogosławieństwa. Józefa doświadczenia w tych okowach nie trwały długo. Przełożony nad więzieniem poznał, ja mam do czynienia z jakimś wybitnym człowiekiem, z więźniem nadzwyczajnego charakteru i zdolności, bez względu pod jakim oskarżeniem tutaj się znajdował. Zauważył, że on był bogobojny, wierny swoim obowiązkom, tak iż nadzorca więzienny dawał Józefowi jeden obowiązek po drugim. Według opowieści własne doświadczenia Józefa czyniły go czułym ku innym więźniom, których upodlenie smutki mógłby rozumieć z przyczyny swoich przejść życiowych. On ich najlepiej rozumiał. Uczył się wzniosłych lekcji, które przygotowywały go i ćwiczyły na większy pożytek jako przyszłego władca Egiptu. Tajemnica całej sprawy jest wypowiedziana w kilku słowach. Pan był z nim. Co on czynił, to Pan szczęścił. Tak mamy powiedziane. Ktokolwiek oddaje cześć Panu w jakimkolwiek stopniu, będzie stosunkowo błogosławiony. Wiele wiary, wiele bogobojności, wiele posłuszeństwa na pewno poprowadzi do większych błogosławień w sercu i życiu, do większego poparcia i zrównoważenia charakteru, bez względu jakim ktoś był z natury. I my, którzy mamy instrukcję Słowa Pańskiego lub też zachęcenie do
tego, żeby być wiernym Jego obietnicom, kierownictwo, mieć ducha zdrowego zmysłu, jesteśmy pod każdym względem wielce błogosławieni. I stosownie do tego, tak jak mamy powiedziane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, werset 21, gdzie jest przypowieść, mamy powiedziane tak. Co dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wiernym, nad wielem Cię postanowię wnieść do radości Pana Twego. Więc widzimy, Józef także był nad małym wiernym, wykonywał swoje obowiązki i Pan dał mu wielkie błogosławieństwa. Nigdy nie powinniśmy zapominać tekstu z Objawienia 2:10. Bądź wierny aż do śmierci, ja dam Ci koronę żywota, napominającego do tego, żeby być wierny Panu. Do tego jest włączona wierność braciom, prawdzie, sprawiedliwości w każdym znaczeniu tego słowa. I ta wierność musi być wypróbowana, doświadczona. Główny nadzorca miał powód cieszyć się z tego, że więzienie było w rękach Józefa. Możemy sobie wyobrazić, że trzymanie więzienia w czystości należało do Józefa i stosownie więcej spokoju panowało wewnątrz ponurego więzienia w porównaniu z nieporządkiem, który był wcześniej. Józef był bardzo mądry, miał wielkie miłosierdzie, łagodność, cierpliwość i możemy być pewni, że tym doprowadzał innych więźniów do błogosławieństw. Mieli lepsze usposobienie. I obraz, w jaki sposób Józef obchodził się z więźniami, jest znany także właśnie w tej lekcji. Zamiast obchodzić się z nimi szorstko, surowo, on czuwał nad ich sprawami do tego stopnia, że pewnego dnia zauważył dwóch więźniów, którzy byli bardzo smutni i których czule zapytał, czemu żeście dziś tak smutnej twarzy? Więc widzimy, on zaraz wyczuł, że mają jakieś problemy. Czemu macie taką smutną twarz? Co się stało? Pamiętamy, obaj mieli sny, byli stworzeni, czy ich sny nie są przepowiedniami dalszego niepowodzenia. Józef im odpowiada, Izali, boskie nie są wykłady? Powiedzcie mi proszę. A więc widzimy, jak widocznym jest to, że tajemnica wierności Józefa i moc charakteru jego była w tym, że ufał Bogu i wierzył w zaprzysiężone przymierze, które Bóg uczynił z jego pradziadkiem Abrahamem, z jego dziadkiem Izaakiem i z ojcem Jakubem. Jeden ze snów miał przychylne tłumaczenie. Józef, prosząc tego, który miał być wkrótce wypuszczony na wolność, przywrócony do łaski królewskiej, żeby pamiętał na niego, na jego łagodne usposobienie, traktowanie i przemówił do króla za nim, żeby on mógł być także uwolniony z więzienia. I zauważmy, co tutaj jeszcze powiedział. Powiedział tak. Bo mnie kradzieżą wzięto z ziemi hebrajskiej. Nikt nie powiedział źle o swoich braciach, tylko tak powiedział. Bo mnie kradzieżą wzięto z ziemi hebrajskiej, a do tego niczym tu nie uczynił, że mnie wrzucono do tego więzienia. Więc także nic złego nie powiedział żonie Potyfara. Nie było potrzeby, ażeby źle miał się wyrażać o kimkolwiek i gdy przedstawiał swą sprawę, powstrzymał się. Dlatego, kochani bracia i siostry, niech będą dzięki Bogu za tą lekcję Józefa, który znosił tyle niedostatków, który miał pełną wiarę, miłosierdzie, cierpliwość. Co później się stało, wszyscy wiemy. Józef wychodzi z więzienia, staje się najważniejszą osobą po faraonie, spełniają się jego sny, bracia, którzy go sprzedali, kłaniają mu się. Wszystko skończyło się dla niego dobrze, a więc w jego życiu, w przeciwieństwie do naszego, był ten skończony obraz, a my żyjemy na tym etapie. Dlatego nie martwmy się doświadczeniami, w przyszłości zrozumiemy wszystkie doświadczenia, po co one były, w jakim celu. Patrzmy albo próbujmy patrzeć na wszystko w skończonym obrazie. Tego Wam wszystkim życzę, a również pragnę. Dziękuję. Dziękujemy za życzenie.
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.